Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić tematykę kiszonki z kukurydzy z roku 2018. Jakie mogą się wiązać z tym problemy w dawkach żywieniowych. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Ptaszyński. Jestem pracownikiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła Producentów Mleka od 2000 roku. W doradztwie żywieniowym pracuję już piąty rok. Przeważająca większość kiszonek z kukurydzy zbieranych w 2018 roku, jak przedstawiają wyniki analiz laboratoryjnych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, charakteryzuje się zbyt wysoką suchą masą, mimo że zbiory były często przyspieszane. Podwyższone, często przekroczone są także parametry dla włókna surowego, NDF-u i ADF-u, co jest też konsekwencją zeszłorocznej suszy. Rośliny wykształciły mało dobrze rozwiniętych kolb, w związku z tym kiszonka jest uboższa w skrobie, która na dodatek przez zbyt suchy ziarniak gorzej dostępna jest dla bakterii w żwaczu. Bardzo często, jak można zauważyć w raportach wynikowych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, konsekwencją wprowadzenia kiszonki z kukurydzy o parametrach przeze mnie opisanych do dawki jest zwiększenie tłuszczu w mleku, więcej włókna, mniej skrobi, zdarza się obserwować zwyżkę produkcji mleka, jest więcej energii z włókna oraz większa pula białka ogólnego, jak i białka dostępnego w jelicie. Bardzo często dochodzi do podwyższenia parametru zawartości mocznika w mleku, czego przyczyną jest zwiększona ilość białka wyżej wspomnianego, a zmniejszona ilość skrobi. W wyniku wprowadzenia powyższej kiszonki z kukurydzy zostaje zachwiany bilans energetyczno-białkowy, który należy poprawić. Można to zrobić, korygując dawkę żywieniową paszami objętościowymi, na przykład zwiększenie udziału kiszonki z kukurydzy czy wysłodków względem na przykład kiszonki z trawy, kiszonki z lucerny. Można także dokonać korekty w paszy treściwej, zamieniając komponenty białkowe na przykład poekstrakcyjne śruty na większy udział zbóż. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.